I uwaga. 3, 2, 1. Cześć, siemanko, z tej strony NZ. Witam was dzisiaj wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj chciałem pokazać wam, jak zrobić bombę atomową w Minecrafcie bez używania modów. I przetestujemy sobie tą bombę, a w zasadzie te bomby, bo są różne, powiedzmy, wersje tych bomb, a w zasadzie rakiet, i przetestujemy sobie je na tym mieście i zobaczymy, czy uda mi się zniszczyć całe to miasto przy pomocy właśnie tych bomb, także zapraszam. I standardowo fajnie było, gdybyś zostawił łapeczkę w górę, bardzo ci dziękuję, że ją zostawiłeś, bo pomaga mi to, nie będę tego ukrywał, tak samo możesz zostawić subskrypcję, żebyś na bieżąco, żeby nie przegapić najnowszych filmów, możesz kliknąć sobie także dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia. No i słuchajcie, od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że... Tak, ten sam początek taki. Że generalnie jest to bez modyfikacji, ale przy użyciu oczywiście komendy, którą znajdziecie sobie w opisie. I stworzyłem sobie już taki zestaw komend, wszystko jest tutaj stworzone przez The Red Engineera. Linki wszystkie macie oczywiście w opisie. Słuchajcie, wezmę sobie jeszcze receptury na te wszystkie, powiedzmy, rakiety, tak? Te bomby nuklearne, za chwilę wam pokażę, jak to wszystko działa. Wszystko, jeżeli chodzi o komendy, też powinno działać, słuchajcie. Także nie przedłużajmy, to możemy wypróbować. Zacznijmy sobie od tych takich najbardziej podstawowych rakiet. Zobaczymy, co one będą tutaj robiły. Jakie zniszczenia. Może tutaj, w całym centrum miasta, słuchajcie. Generalnie trochę Minecraft się przecina, to dlatego, że Optifine nie działa, nie mogę zainstalować. Nie wiem, o co chodzi, nie mam źle tego pojęcia, no ale dobra, nieważne, słuchajcie, lecimy. Co nam będzie potrzebne? Po pierwsze, będzie nam potrzebne do tego żelazo. Będziemy potrzebowali aż 8 żelaz, 4 bloki TNT i do tego będziemy potrzebowali jeszcze kamienny kilof. I to jest do pierwszej bomby potrzebne. Bomb jest 6 chyba, więc no, zobaczymy, co będzie dalej, nie? Także te rzeczy nam są potrzebne do stworzenia całej tej bomby. Słuchajcie, mamy to, cracking missile. I do tego, słuchajcie, będziemy potrzebowali jeszcze cel, bo będziemy mogli sobie ustawić dany target, miejsce, gdzie faktycznie ta bomba ma wybuchnąć. Także weźmy sobie strzałę, weźmy sobie jeszcze redstone, wszystko wyrzucamy sobie na ziemię i dostajemy właśnie 3 takie targety. I słuchajcie, gdzie możemy sobie ustawić, żeby ta bomba trafiła, w które miejsce? Wydaje mi się, że tutaj na skrzyżowanie będzie najlepiej, tak na samym środku, słuchajcie. Chociaż może gdzieś tam, albo tutaj chodźcie, czekajcie, tutaj sobie zrobię. Zrobię sobie w tym miejscu, może żeby rakieta się nie zablokowała, zrobię sobie to tutaj. Okej, okay, w tym momencie mamy, słuchajcie, w tym miejscu już zablokowane. Nie no, mamy miejsce po prostu, gdzie trafi bomba. No i dobra, słuchajcie, teraz nie jest istotne w zasadzie, gdzie postawimy sobie taką rakietę, możemy ją postawić tutaj. I słuchajcie, jak ona kozacko wygląda, jest naprawdę świetnie zrobione. Moim zdaniem jeszcze kręci się tutaj u góry cały ten blok. I właśnie w zależności od tego, jaką rakietę sobie stworzymy, jaką bombę, to będzie to różnie wyglądało. No i słuchajcie, żeby ją odpalić, nie możemy kliknąć sobie prawym przyciskiem myszy, potrzebujemy do tego po prostu zapalniczki, więc to też będzie potrzebne. I nie klikamy sobie po prostu na rakietę, bo tak się nie da, musimy podpalić rakietę od dołu. Aha. Fajnie. Okej, tutaj już działa, słuchajcie, i rakieta wyrusza. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Faktycznie wystrzeliwujemy tą rakietę w górę. Szybko jeszcze ściszmy dźwięki, żeby ja cokolwiek słyszę, że ciebie też słyszeli. Słuchajcie, gdzie ta rakieta się pojawi? Bo poleciała w nieba i nie ma. A, spada, dobra! Uwaga! Zaraz walnie. Jak walnie, to zabije, nie? No zobaczymy, jaką mocą wybuchnie ta bomba, ale... Wow! I zaraz będzie uderzenie, słuchajcie. No i dobra, mamy to, oczywiście lagi, to jest normalne, bo widzicie, że teraz te zniszczenia dopiero się pojawiają, także niech to wszystko się uspokoi i pokażę wam za moment, co się tutaj wydarzyło, jakie zniszczenie udało nam się tutaj zrobić w mieście. Okej, cały czas się coś dzieje. Jak widzicie, ta bomba wybucha trochę w dziwny sposób, ponieważ się robi takich dużych, powiedzmy, zniszczeń w powietrzu. Naokoło też jakoś mocno się nie rozwala rzeczy, ale jest dość głęboka, nawet bym powiedział bardzo głęboka. Do tego wszystkiego jeszcze w naszym świecie pojawiają się takie, jakby wiecie, takie pęknięcia, tak? Takie rozszerzające się na boki, więc tak wygląda ta bomba. Słuchajcie, przejdźmy może do kolejnej bomby. Szczerze mówiąc, to ta bomba w zasadzie jakoś naszemu tutaj światu nie zagroziła, no ale zobaczymy za momencik, co będzie, jeżeli stworzymy sobie następną bombę, a którą będziemy sobie tworzyli też przy pomocy 8 sztabek złota, złota, żelaza NZ, 4 TNT, weźmy sobie jeszcze wiaderko z wodą, no i dobra, wyrzucamy to wszystko na ziemię.
Wyrzuciłem jeszcze sobie niechcący zapalniczkę, słuchajcie. Okej, jak nazywa się to? Water Missile, okej, czyli będzie taka wodna rakieta. Okej, jak widzicie, tak samo u góry zupełnie inaczej już wygląda to coś. U góry, nie wiem co to jest. Szczyt rakiety po prostu, okej. I cel, gdzie możemy sobie wycelować? W samochód, dawajcie sobie walniemy. Oj, nie mogę, to jest półblok. Okej, no to tutaj, niech będzie, nieistotne. To i tak będą takie zniszcze, że chyba nie jest istotne, w którym miejscu kliknę. No i dobra, podpalamy i startuje. Zaraz zniszczymy cały samochód, słuchajcie. Przynajmniej. Mam nadzieję, że też helikopter dostępny. To w ogóle helikoptery zrazu, faktycznie. Okej, to w ogóle jest u góry samolot. Ej, to nie uderzy w samolot? Halo, chyba zepsułem. Ej, uderzy w samolot, czy nie? Ej, jeden blok obok. Ja pierdzielę, mogło być lipa. Okej, słuchajcie. I uderza. No dobra, z czego widzę, to jeżeli chodzi o zniszczenia, to nie masz takich ogromnych. Czy no, nie no dobra, są, bo helikopter zalało bardziej niż zniszczyło, samochód też. Ale tak jak nazwa wskazywa, jest to wodna bomba, także wszędzie rozlało nam tutaj wodę. No tsunami to może nie jest i raczej miasto też nie jest przez to zagrożone. No ale, jest bomba, jest bomba. Na samym końcu pokażę wam tą najmocniejszą bombę, która mam nadzieję, że zniszczy całe to miasto. Bo no jednak taki mam cel, tak? Chciałbym je zniszczyć. Więc dobra, słuchajcie, lecimy. O Jezus, wyrzuciłem sobie targety niechcący. Jeny, będę musiał znowu to wszystko robić. No dobra, nieważne, słuchajcie, do następnej rzeczy będziemy potrzebowali. Co będziemy potrzebowali? Zaraz sobie luknę na stronę, co tam jest dokładnie potrzebne do craftingu, bo nie do końca wiem. Okej, już mam, płomienny proszek jest potrzebny nam do tego. Okej, i to jest Hell Missile, i to jest już taka piekielna, więc podejrzewam, że głównie to ona będzie to wszystko tutaj podpalała, słuchajcie. Tak wygląda ta bomba z czerwonym szczytem. No i tak jak mówię, wrażenie mam takie, że raczej będzie ona podpalała nam tutaj wszystko. I zrobimy to sobie tutaj. Nie wiem czemu, ale jakoś tak... Nie wiem, no zobaczymy co się stanie, jeżeli walnie ten... trójkąt, stożek, no nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, podpalmy to i niech bomba leci i rozwala tą budowlę. W zasadzie powinna ją podpalić, mi się wydaje. Ale wolno startowała coś, ciężka bomba, słuchajcie, bardzo ciężka bomba. No dobra, zobaczmy co się stanie, jak to uderzy. Jeżeli będzie rozprzestrzeniała ona ogień naokoło, to no nie wiem, czy cokolwiek zrobi w sumie. No zobaczymy, zaraz się przekonamy, słuchajcie, co to będzie. Niech uderza. I leci. No bardzo powoli leci, nie powiem. Dum 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 dum. Wow! Co to jest? Halo! Chyba coś popsułem, to nie powinno być na takim szczycie. Ja pierdzielę, ale wywaliło lawy. Ja pierdzielę. No może miasta to nie zniszczyło, ale wygląda słabo. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej, może w to miejsce, gdzieś tutaj sobie skoczymy. Tutaj w ogóle są te komend bloki, więc dosyć blisko, mam nadzieję, że ich nie zniszczę przez przypadek. Tutaj pociągi w ogóle jeżdżą, słuchajcie. Więc dobra, to rozwalimy to sobie teraz tutaj w tym miejscu. I tak, co będzie potrzebne nam teraz? A teraz potrzebne nam będzie... Co to jest? Więc to za rzecz? Dobra, słuchajcie, polecimy od razu dalej. Czy tutaj to znajdę może? O, mam, dobra. Aha, to jest owoc refrenusu. Aha, no, spoko, no niech będzie, no nieważne. Dobra, weźmy sobie żelazo. Stwórzmy sobie rakietę, zobaczymy co ona już zrobi. Mam nadzieję, że ta już coś tutaj więcej pokaże, nie? Że faktycznie miasto będzie mogło czy... Telemisul, okej. Nie wiem czemu, ale na pierwsze taki... Na pierwsze odczucie to, że będzie to związane z teletubisiami. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale jakoś tak mi się skojarzyło, telemisul. Okej, targety sobie jeszcze ustawimy i dobra. Gdzie postawimy sobie bomby? Postawimy sobie tutaj, bo to i tak wylatuje, więc nie ma znaczenia. Target walniemy sobie w ten budynek tutaj. Niech będzie w tym miejscu. Okej, no i dawajcie, podpalamy to. Zobaczmy co się stanie. Teraz wylatuj rakieto, zniszcz mi tego budynka całego. Budynka. Ja wiem, że moja Polski jest taka dobra, ale... Okej. Dawaj, leć i spadaj tutaj zaraz koło mnie. Zobaczymy, co to zrobię. Wiecie, do tych poprzednich bomb jeszcze miałem jakieś tutaj, powiedzmy, takie domysły. Co to może być, co to może zrobić, bo faktycznie, jeżeli chodzi o wodną bombę, no to może się domyślić, że to będzie bomba, woda, że jeżeli jest z ogniem, no to faktycznie gdzieś tam lawa się rozleje, czy tam ogień, a tutaj już nie wiem i... Zaciekawe, co się stanie.
fuck? Co to jest? Ja pierdzielę. Ej, halo, toś to uderzyło i bloki powybierało z ziemi, słuchajcie, i przeniosło je do góry. Co to za bomba? Ej, jest trochę słaba. Nie powiem, ale nie podoba mi się. Ej, no bez jaj. No dobra, myślę, że będzie coś lepszego. No trudno, słuchajcie. Lecimy dalej. Kolejną bombą będzie znowu TNT. Cztery sztuczki, będziemy musieli wziąć jeszcze 8 żelaza i teraz będziemy musieli wziąć jeszcze 8 sztuk prochu. I no i zobaczymy, co teraz się stanie. Mam nadzieję, że to już będzie mocny wybuch, bo nie ukrywam, że teraz trochę się zawiodłem. No to już miało być mocny. Super missile, słuchajcie. Więc coraz bliżej jest nam do takiej pełnoprawnej, powiedzmy, bomby atomowej w Minecrafcie, która zniszczy nam całe to miasto. Mam taką nadzieję, przynajmniej, że tak będzie. No teraz słuchajcie, w tym samym miejscu chyba to zrobimy, czy nie? Czy gdzieś tutaj koło pociągu, bo jednak tam już coś wysadziliśmy. Możemy sobie zrobić tutaj w sumie. Okej, wyleci ładnie. No dobra, to już wygląda bardziej groźnie. Mam nadzieję, że to już wybuchnie jakoś fajnie. Także niech bomba sobie uderzy w to miejsce i startujmy, słuchajcie, startujmy. Lecisz bombą, a polecę teraz z bombą. Ej, zobaczmy, co ona robi tam u góry. Będziemy lecieć razem z rakietą. To może być dobre. Wow, jak ona wystrzeliła, ja tak szybko nie dam rady, halo. Serio? Ja tak szybko nie umiem. Ja pierdzielę, no dobra, niech ona sobie spada. Zaraz będę razem z nią leciał. Okej, okay. I lecimy, słuchajcie, i lecimy razem z bombą. No dobra, może mniej z bombą. Okej, okay. I rozwal w końcu to. Okej, okay. Widzę, że coś się stało. Halo? Wszędzie jest w ogóle woda pod ziemią, słuchajcie. No faktycznie wybuchło, ale to nie jest taki duży wybuch, halo, to raczej miasto nie zniszczy. Halo, czemu tak słabo, słuchajcie? Nie wiem, naprawdę, nie mam żadnego pojęcia, słuchajcie, sprawdzam sobie jeszcze, jakie są bomby. Ostatnia bomba, słuchajcie, została, słuchajcie, także... Także lecimy z tą najsilniejszą, mam nadzieję, bombą. Także weźmy sobie żelazo, standardowo 8. Musimy wziąć sobie tym razem 10 TNT. Dobrze mówię? Dobrze mówię, 10 TNT. I gwiazdę netherową, także no zobaczymy. Mam nadzieję, że to już będzie kocur. To ma być kocur, bo się załamie, jeżeli nie wybuchnie mocno. No i mamy, słuchajcie, atomową bombę, tak jak mówiłem, jest clickbait anima. Faktycznie jest bomba atomowa. No, tylko że rakieta. Nieistotne to. Już nie jest tak istotne. Okej, okay. W którym miejscu to zrobimy, słuchajcie? W którym miejscu? W samym sercu miasta bym to najchętniej zrobił. Gdzieś tutaj, słuchajcie, gdzieś tutaj możemy to zrobić. Tylko mam nadzieję, że sięgnie mi jeszcze cała ta komenda, bo nie wiem czemu, ale czasami ma to takie dziwne działanie, że im dalej to jest ten zestaw komend bloków, to niestety nie działa. Czemu jeszcze się też włączyło? Wither clear, ok, wyłączmy. Postawmy sobie ją. I słuchajcie, już to wygląda naprawdę fajnie. Target, gdzie sobie ustawimy target? Możemy target sobie ustawić gdzieś tutaj, mniej więcej po środku. Jestem naprawdę ciekawy, co z tego będzie, jakie to będzie mocne. Słuchajcie, jeżeli będzie za słabe, to odpalimy sobie za moment takie jest 3 albo 4 nawet. No czemu nie? Także dobra, startuj bombo i pokaż mi, że faktycznie jesteś bombą atomową, dobra? Okej, okay, to zdecydowanie wolniej już leciała na samym początku. To może być naprawdę grube, słuchajcie, mam nadzieję, że mój komputer to wytrzyma. Oby, bo jest dosyć ciepło, mam nadzieję, że się nie zepsuje nic. No dobra, leci. Czy to będzie to? Czy to będzie zagłada dla całego tego miasta? Czy to miasto przetrwa? Oby nie, słuchajcie, oby nie. I uwaga, 3, 2, 1. Okej. Okej. Co się stało? Halo? Coś laguje, czyli coś chyba się jeszcze tutaj dzieje, mam wrażenie, ale... Ej, to nie jest bomba atomowa, halo, przepraszam bardzo. Trochę daleko jej do atomówki. Mi się tak jakoś wydaje. Czy nie? Ej. Mam nadzieję, że to jest lag i zaraz więcej rzeczy zniknie. Oby, słuchajcie, oby tak było. To coś się stanie, czy nie? Czy to już koniec? To jest atomowa bomba w Minecrafcie? Halo. No teoretycznie jest, tak? No tak się nazywa. To już jest koniec, to wszystko, to tak tylko sobie wybuchło.
Zniszczyło co prawda tutaj parę rzeczy, ale to... To nie jest jakiś gigantyczny wybuch, którego się spodziewałem, halo? Wiecie co trzeba zrobić? Trzeba zrobić ich więcej. I to dużo więcej. Także postawmy sobie ich tutaj. Nawet... A, postawmy sobie tyle. Trudno. Nieważne. I postawmy sobie targety, słuchajcie. To będzie jeden chyba cel w tym momencie. Także walimy go sobie tutaj. Gdzieś na ten samochód. Nie, no nie u góry, nie może być u góry. Tutaj. No dobra. Słuchajcie, podpalamy. Zobaczmy, co się stanie, ale... Kurde, naprawdę się spodziewałem, że to będzie coś mocniejszego, a to... Taka dupka trochę. Niestety. Uwaga. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ale się podpala. Słuchajcie, co to będzie? Ile rakiet naraz odpaliłem? Ja pierdzielę. Co to będzie za akcja, słuchajcie? Tyle rakiet. Okej, okay, już coraz szybciej wylatują. Chyba mnie to zagłusza, bym nawet powiedział. Halo, zciszmy to. Dobra, w którym miejscu jest target? Gdzieś tutaj. No, mam nadzieję, że tym razem już to będzie faktycznie taka bomba atomowa i zrobi trochę większe szkody niż wcześniej, nie? Okej, zanim to tam doleci, trochę potrwa. Ale oby to było coś silniejszego, słuchajcie. Oby to było coś silniejszego. Oby, kurde, oby. Dawaj, rakieto. No, powoli już spadają. Widzicie, tam się teleportują tak jakby po kolei. No dobra, niech to sobie spada. Będzie akcja, słuchajcie, ale będzie akcja. Coś się chyba zbugowało w ogóle z tymi rakietami, mam wrażenie. Okej. I co? Te rakiety dopiero lecą? O co chodzi? Chyba zbugowałem to wszystko, słuchajcie, i to bardzo. I to tak bardzo, bardzo bym powiedział nawet. Dojdzie do jakiegoś wybuchu, czy tak nie bardzo? Chyba nie. Ej. Ja to faktycznie zbugowałem. Co się stało w ogóle? No nieważne, słuchajcie, nie wiem. Ewidentnie chyba coś popsułem, także... Słuchajcie, generalnie są modyfikacje, które dodają jeszcze mocniejsze bomby. I chciałbym to w sumie zrobić. Chciałbym zrobić odcinek, słuchajcie, gdzie będę niszczył jakieś rzeczy przy pomocy nie TNT, a przy pomocy faktycznych bomb atomowych, nie takich jak ta, takich mocniejszych, o wiele mocniejszych. Także słuchajcie, możecie mi dać propozycję, co mogę zniszczyć w Minecrafcie przy pomocy takiej bomby, coś wielkiego, co mógłbym zbudować, ewentualnie znaleźć gdzieś już zrobione. Podawajcie przykłady, co możemy tutaj zniszczyć właśnie przy pomocy takiej bomby atomowej, silniejszej niż te. To odcinek wtedy pojawi się jutro na kanale. No i słuchajcie, zostawiajcie łapki, piszcie komentarze. Mam nadzieję, że ci się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie napiszcie komentarz i waszą opinię na temat tej komendy. A komendo samą sobie możecie znaleźć w opisie. Także mam nadzieję, że się spodobało i wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Siemanko, cześć, pa, pa.